Dobra, powracam do nagrywania. Redneck Rampage Rides Again. Tak, teraz będę wybierał tylko muzykę, która ma licencję non-commercial. Mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnych problemów. I będę to robił trochę inaczej. Tym razem będzie jeden utwór na każdą mapę. Dzisiaj będzie Dino Waco. Vacant lot. Tak. Mapa nazywa się Waco, pisany przez K. Tutaj twórcy tej mapy zostali zainspirowani. Prawdziwymi wydarzeniami, które miało miejsce w sercu Teksasu. O kurde, będzie tam. Dobra, będziemy się męczyć w roku. W mieście Waco. To są te kaktusy, na których się ma taką fazę. Tak, w roku 93 w miasteczku Waco posiadłość Dawidianów. To była taka sekta religijna. Zostali oni oblągani przez FBI i ATF. Gdzie tu jest ATF? Jeśli to powinno być jeszcze... tu jest ATF. I ATF przez chyba jakieś 51 dni. Po upływie tych 51 dni doszło do interwencji od strony FBI, od ATF i bardzo mi przykro, panie David Koresh, ale niestety będę musiał wysadzić pana dom w powietrze. Tak, jeśli to kogoś interesuje, co się tam rzeczywiście stało, polecam, znaczy niech sobie przeczyta na internetach, niech sobie wpisze na Google Waco Siege albo Waco Massacre. Istnieje jeszcze jakiś film dokumentarny na ten temat oraz jeden odcinek South Parku także został poświęcony temu zdarzeniu. Kurde, ty po polskiemu już zapomniałeś? Tak, tu teraz można na dół wskoczyć. Tam mnie chyba czeka śmierć. Dokładnie. Tak, z Dino Waco, to co teraz słychać tutaj, w tle, wybrałem jeszcze parę innych odcinków, ponieważ uważam, że bardzo dobrze pasują do tej gry. Z tego ściła, która lubi jazdę na dwa baty. Podobny motyw też był w Postalu 2, gdzie Dude odwiedzał swojego wujka Dave'a. To też chyba dwa. Misja się skończyła. Kiepsko. Tak. Tam wujek Dave też miał taką posiadłość, która była oblągana przez ATF, przez Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, coś takiego. O,
po sobie muszą spaść. Co prawda Moonshine tam był, ale chyba Moonshine'a mam. Tak, Moonshine jest. Wszystko jest! To się można nieźle pogubić. Ja się już w sumie teraz pogubiłem. Aha. Tu jest potrzebny klucz. Coś ci się pomyliło. Tu jest przepaść. Tak, klucz jest zebrany. Ej, myślałem, że sobie spadłem. A tu przy okazji sobie znalazłem secreta. Lepiej zapisywać częściej. A, ostatnio mówiłem na tą broń łucznia. Takiego czegoś jak łucznia w ogóle nie ma, idioto. Mój kuzyn kiedyś zawsze mówił łucznia. Na takie coś, ale jest nie tylko włócznia, to nawet nie jest broń mechaniczna, tylko broń... taka napędzana siłą mięśni. Sobie, kurde, tutaj kebaba by ze mnie zrobili. Kurde, świetny ten odcinek. O, chyba dwa razy w nacisnę, teraz będzie otwarte. Aha. Także tak to wyglądało w Wake'u pana Dawida Koresza. Miał w swoim mukrze jedzenia na 50 dni. Dokładnie dlatego, ponieważ ty nie musisz skakać. A. Skeleton Key. Tam sobie nie wskoczę. O, jest mistrzowsko. Grając w tego Duke'a 3D, to mapy mi się tam wydawałem takie ubogie w porównaniu do Redneck Rampage, ponieważ mam wrażenie, że cały pierwszy epizod Duke Nukem 3D można tak samo szybko przejść jak tutaj jedną mapę w tej grze. Chociaż mogłem się mylić. Jak można już narysować na drugi świat. Tylko niestety ja się tutaj pogubiłem. Gdzieś były jakieś drzwi. Ale nie tutaj. Straciłeś kości, trochę orientację, gubisz się. Aha, tak to wygląda. Tu jest klucz. Ciekawe, kto to jest na tym zdjęciu. Czyżby jeden z twórców
grupy zgonów. Dobra, wpisuję. Coś tu nie gra, przecież ja tu już byłem. Widzieliście to? Za pierwszym razem przeskoczyłem już w mistrzówku. Także wracając do tego Wake'u, nie, tam sobie nie przeskoczę. Wybrałem muzykę Dino Wake'u. Całkiem przypadkowo znalazłem, podoba mi się ten kawałek. Oraz parę innych, które będą prawdopodobnie w następnych odcinkach puszczane. Teraz zrobię to tak. Zanim wgrywam film, wgrywam na prywatnym samą muzykę. Co ty tu wyprawiasz? Czy to coś otwarłem? A, tak, dokładnie. Otwarłem przejście. Wgrywam muzykę na prywatnych i odczekuję trochę czasu i obserwuję po prostu, czy się pojawia jakaś informacja o naruszaniu praw autorskich. Jeśli to nie ma miejsca, to biorę tą muzykę i wgrywam i nagrywam film. Tak, dokładnie tak robię i w ogóle nie inaczej. Tych broni to można zebrać. Ponieważ nigdy nie wiadomo. Ja teraz już jestem całkiem sceptyczny, jeśli chodzi o muzykę. Skoro oni nawet potrafią klasyczną muzykę zabronić. Tą muzykę co prawda mogą używać, ale nie mogą na tych filmach zarabiać, czego i tak nie miałem w zamiarze. W ogóle nie chcę tu żadnych reklam. Ja nienawidzę reklam. Reklamy są po prostu, jakby to krótko ująć, chujowe. Nikomu niepotrzebne na nic. Powiem fake and large. Ty się wróciłeś. Nie, grając w Duke'a 3D już na pewno byłbym w przedostatniej mapie. Tu przyszedłem. Trafił go. A ty strzelasz. Normalnie naprowadza pociski na przeciwników, a teraz je ewidentnie omija. Czy ja tam przejdę na drugą stronę? Będę się musiał przekonać sam. Przekonaj się. Ach, tam jeszcze byłem. A, to jest takie... Trzeba chodzić w jedną i drugą stronę i gdy przyciskać, tam przyciskać. Tylko te mapy są takie zawiłe. Tak, Midway, kurde. O, tam nie ma nic. Świetnie. I co teraz? Gdzie jestem? W którym miejscu ja teraz jestem? Nie, znowu zamknąłeś. Dobra, ale teraz mi się powoli już coś przypomina. Coś mi tu już świta. Także... Zdałem się bajkę razy z jego dziewczyną.
Myślałem, że tego testowiru na 3D też będą jeszcze 2-3 odcinki zrobię, to by zakończyć pierwszy epizod. Będę grał! No tak, takim czymś, taką kuszą można ich kusić, nie? Tak, szukaj przycisku. Gdzie może być ten przycisk? Nie, żeby się nauczyć tych map na pamięć, trzeba by grać na pewno przynajmniej 3 razy przejść tą grę. Skoncentruj się. Warto zajrzeć na mapę z czasu do czasu. A, tu jestem teraz po drugiej stronie, tam gdzie nie mogłem przejść z drugiej strony, ale tu na dole już byłem raz. Dobra. Teraz to jest wszystko jasne. Wiedziałem to, ja to, kurde. Ja się tego spodziewałem. Trochę tej energii. Tak. Raz sobie grałem i zastrzeliłem bubę. No i wtedy jest zgon obydwóch, bo jeden nie może bez drugiego żyć. Jego tylko trzeba znokautować. Dobra, Waco zaliczone i z powrotem do El Paso. El Paso nocą. A, pięknie. Dobra, ja tu zrobię zapis. To będzie lepiej. Tak, jest level 6. Jest level 6. Dobra, ja tu kończę i do następnego.